Będzie jednak na Instagramie, o, dalej, teraz pozostaje tylko i wyłącznie czekać. Dobra, w takim razie będzie jednak na Instagramie, a więc kamerzysta chyba troszeczkę pogubił się w tym wszystkim i tak naprawdę nie zrozumiał głównego sensu całej tej dramy. A mianowicie, nikogo nie obchodzi, co ty sobie robisz ze swoim życiem. To jest twoje życie, rób sobie co chcesz. Tylko chodzi o to, że swoją działalnością szkodzisz innym osobom. To, że bier, przykładowo bierze sobie narkotyki, to jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Chcesz, nie ma problemu, ale prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków już nie jest okej okay. i właśnie o to chodzi. Zrozum, że nam wszystkim chodzi o to, że ty szkodzisz innym. To, że ja z Karoliną się kłócimy, no to, to jest coś normalnego. My jesteśmy dwa lata ze sobą, ale jest pewna granica, w której podnosisz po prostu rękę na kogoś. To jest absolutnie nieakceptowalne. I tutaj jeszcze zastanów się, dlaczego odszedłem, bo przecież, jakby było tak pięknie i kolorowo, no to przecież dalej byśmy ze sobą nagrywali. Milionowe wyświetlenia, duże pieniądze wszystko ok, ale jednak jest coś na rzeczy. Ja. Nie pozwoliłem sobie dłużej na takie traktowanie swojej strony. I do tego wszystkiego wplątujesz jeszcze Kubańczyka, który również bez powodu nie odszedł. A z tego co mi wiadomo, powodem było brak chęci rzetelnego rozliczenia z nim z twojej strony. I tutaj znowu nie widzisz różnicy między tym, że ktoś bierze coś z własnej woli, a tym, że ktoś jest przez kogoś namawiany. Namawianie nie jest absolutnie w porządku, ponieważ naprawdę można kogoś tym zniszczyć.